Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmiku tutaj na kanale. I dzisiaj, słuchajcie, mam dla was odcinek z pakowania walizki. Mam ją nawet tutaj już przyszykowaną. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak ja zazwyczaj się pakuję i co ze sobą zabieram, to zapraszam was do oglądania. Możecie też od razu zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał. Po więcej, żeby być na bieżąco, zostawcie też dzwoneczek. Wpadajcie na Instagrama, bo tam właśnie będę relacjonowała mój wyjazd, stawiała pewnie jakieś foteczki. Także tam was zapraszam, a my już zaczynamy. I słuchajcie, taka malusia walizka, bo ona się mieści jako podręczna. Tam są moje buciki. Właśnie pokażę wam też, co sobie pokupywałam specjalnie na wyjazd. Ale to za chwileczkę. My nigdy nie dokupujemy tego, wiecie, rejestrowanego bagażu. Tylko właśnie z takimi latamy. Pokażę wam po prostu, jak ja tutaj wszystko mieszczę. Bo zawsze taka walizka mi wystarczy. Jedziemy na niecały tydzień. Także taka walizeczka jest, no dla mnie jest idealna. Ona jest taka dosyć malutka. Taka podręczna. A jeżeli jesteście ciekawi, gdzie lecimy, to właśnie pokażę wam na Instagramie. Możecie też zgadywać już w komentarzach i zobaczymy, kto zgadnie. Także co? Lecimy. W ogóle to lecimy dopiero za, nie jutro, tylko pojutrze, ale muszę jeszcze zmontować ten odcinek, więc ja po prostu dzisiaj się już zacznę pakować, zacznę wszystko przygotowywać, żeby wiecie, jutro mieć czas na montaż i przed moim wylotem, żeby wam wrzucić filmik. Aha, tutaj mam jeszcze w środku rzeczy. No ja właśnie zawsze tak robię, bo jak mam, wiecie, walizkę w szafie, to żeby miejsce nie tracić, to coś do niej chowam. A i w ogóle jeszcze pomiędzy sobie maluję paznokcie, robiłam hybrydy. Na razie zrobiłam jedną stopę, tylko taką fioletową do klapek i do dłoni, żeby mi pasowało. No troszkę inny odcień, ale w miarę pasuje. Ale tak mi coś wczoraj strzeliło w szyi, że normalnie nie mogę zrobić takiego, wiecie, pełnego obrotu. Strasznie mnie boli szyja akurat przed wyjazdem. No co, zdarza się. Zdarza się, niestety. O, proszę bardzo, taka walizeczka, tutaj się wszystko zaraz pomieści i zaraz będę wam pokazywała, co po kolei wkładam. A więc najpierw pokażę wam tutaj rzeczy, które kupiłam tak specjalnie na wyjazd, a plus te klepeczki i zobaczcie, udało mi się już pomalować obie stopy. Robiłam to na raty, no bo tak mnie to szyja boli. I słuchajcie, tak, tutaj mam też takie piękne buciki. Kupiłam je w Sinsayu, w sumie większość rzeczy tam kupiłam. Nie wiem, jakoś tak nigdy nie robiłam w tym sklepie zakupów, ale bardzo spodobały mi się ich letnie rzeczy, ta letnia kolekcja. I zobaczcie, mam tutaj takie buciki. Pewnie nigdy mnie w takich butach nie widzieliście, ale bardzo mi się one spodobały. Stwierdziłam, że do sukienki właśnie takiej czarnej, którą również sobie kupiłam, będą no idealne na jakiś taki wieczór, wiecie. Według mnie warto mieć właśnie w szafie takie sandałki. Chyba się starzeję, słuchajcie. Takie buty mi się już podobają. I do tego taka czarna, basicowa po prostu sukienka. Ona jest obcisła, taka bawełniana jak t-shirt trochę wygląda. Mam tutaj jeszcze kolejny komplecik, który również kupiłam w Sinsayu. Tutaj mam w ogóle taką piękną spódnicę. Naprawdę jest przepiękna, jest taka bufiasta bardziej. I tutaj ma takie wstążeczki. Na pewno zobaczycie fotkę w niej na Insta. Także jak coś to obserwujcie, orbitkę 19. I to był właśnie komplet z taką bluzeczką. Tylko w ogóle co dziwna, ta bluzeczka jest już w innym materiale i jakby odcina się tak trochę, ale też jest bardzo ładna, taka wakacyjna. I jeszcze trochę zaszalałam w tym miesiącu. Jak ciuchów nie kupuję, to tak na wakacje zawsze coś nowego kupię. Taka koszuleczka. Na ramionczka z pięknym tutaj wycięciem na plecach. No strasznie mi się to spodobało. To będzie tak pięknie wyglądać. Także te rzeczy w sumie kupiłam. Jeszcze chyba wezmę taką sukienkę. Tą mogliście widzieć w ostatnim haulu. I jako piżamkę wezmę ten secik, który też wam ostatnio pokazywałam. Także tyle z takich nowości. Jak nie oglądaliście poprzedniego filmu, to tyle z butów. Pojadę chyba w tenisówkach, bo mamy lot z Berlina. Także pojadę w tenisówkach. Zaraz jeszcze będziemy ogarniali kosmetyki. W ogóle pokażę wam, jakie zawsze kosmetyki biorę. Bo wiecie, do samolotu można do 100 ml. I ja się jeszcze w taki specjalny woreczek pakuję, także ja tutaj takiej kosmetyczki nie biorę. Ale jest to moja taka kosmetyczka z wyjazdowymi w sumie kosmetykami. Zawsze kupuję sobie, w sensie zawsze dokupuję sobie miniaturki produktów, których nie mam miniaturek. Czyli tutaj płyn micelarny. Mam nadzieję, że mi starczy, kurde. Mam połowę tylko. I do tego z tej samej serii taki roślinny żel myjący. Ale fajnie się złożyło, bo zawsze chciałam przetestować ten żel. I teraz na wyjeździe go w końcu przetestuję. Także w sumie tylko ten żel dokupiłam, bo ten płyn miałam już tam z poprzedniego jakiegoś wyjazdu. I do tego zabiorę też na pewno takie, o, próbki, które podostawałam, nie wiem, czy tam do kalendarzy adwentowych, czy do jakichś zamówień. No takie próbeczki są świetne do wyjazdu, bo one zajmują mało miejsca, niż miałabym brać takie, wiecie,
wiecie, wielki krem, tutaj ten na pewno wezmę pod oczy, tutaj jakieś kremy na noc pobiorę, także zaraz sobie powybieram. Dobra, już sobie też przygotowałam książkę, żeby w żadnym wypadku o niej nie zapomnieć, bo ja uwielbiałam czytać sobie książkę właśnie nad basenem, gdzieś tam na plaży, to jest po prostu super. Także tutaj taka, ona jest dosyć cieniutka, dlatego też się zdecydowałam na nią. Nie wiem, jeszcze nie czytałam, także nie mogę wam tutaj dać za bardzo recenzji, ale jak przeczytam, to dam wam pewnie znać na Insta, jak poprawić jakość swojego życia. Zapowiada się bardzo fajnie, 10 kroków do szczęścia, przeczytam, może poprawię jakość swojego życia. I jeszcze zapomniałam wam pokazać okularów, które sobie również kupiłam. Ja teraz tak w fiolet poszłam w te wakacje. Dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony kolor właśnie tego lata. W sumie bardziej w taki, wiecie, liliowy, pastelowy, chociaż no to odcienie, tak jak widzicie, się trochę różnią od siebie, ale to nieważne. I też mam tutaj stroje kąpielowe, chyba właśnie zdecyduję się na te. Te są w ogóle nowe, takie gadki w stokrotki. One są dwustronne, można właśnie takie marszczenia albo taki gładki materiał. Bardzo ładne, urocze. I powiem wam, że wybrałam je dlatego, że wiecie, do białej góry, do czarnej góry, do drugiej czarnej góry. I tak naprawdę można sobie wymieniać jednego dnia to, drugiego to, trzeciego to. Nawet do takiej no, nowej góry super to będzie wyglądało. No nie wiem, ja lubię tak mieszać stroje kąpielowe. Ja i jeszcze takie zwykłe czarne gacie też biorę. Także w sumie dwa doły, więcej gór, żeby sobie wymieniać. Komplet to mam jeden w sumie, tylko taki cały czarny, ale to nuda taka, wiecie, taki basic, ale też trzeba mieć. Tutaj jeszcze kapelusik, oczywiście trzeba chronić główkę od słońca. A, wezmę jeszcze ten kapelusik, który tutaj Misiu na razie nosi. No tutaj jest, jak to się nazywa? Ciężarków nie biorę ze sobą, ale właśnie może gumę wezmę. Może wezmę gumę oporowe i wiecie, sobie jakiś trening zrobię mały. Zobaczę, jak to mi tam wyjdzie. W sumie wezmę jakiś strój taki sportowy. Okej, moi kochani, musiałam wczoraj niestety przerwać nagrywanie, także dzisiaj się muszę dokończyć pakować i już w sumie jutro mamy wylot. Tak mnie wczoraj bolała ta szyja, ale powiem wam, że jest już o niebo lepiej. Nakleiłam sobie na noc takiego plastra rozgrzewającego i jakby naprawdę przeszło, pomogło, ale powiem wam, że to tak szczypało, było to strasznie gorące. Ale na noc akurat mnie to wygrzało. Wstałam praktycznie bez bólu. Pokażę wam w ogóle, co jeszcze w sumie dzisiaj dokupiłam. Tak szybko, tak dosłownie na szybkości przed wyjazdem. Udało mi się w końcu dorwać fioletową górę od stroju. Niestety dołu nie było. Kupiłam go w Hemie i z rozmiarówkami też tam ciężko. Tutaj dorwałam 36. Jest w sumie okej. A doły były same od 40 albo od 42 w górę, więc no mam górę samą, ale myślę, że do tych gaci nawet mogę to fajnie połączyć. No jakoś tam wymyślę, albo do tych czarnych zwykłych. I kupiłam jeszcze sobie taką bandę. Co to jest? Mnie to tak wkurza, nie wiem co to jest. Chyba ten, jak malowałam paznokcie. Albo jak malowałam ściany w pokoju. No przecież to jest ten sam kolor, nie? No właśnie. Dobra, i kupiłam jeszcze taką bandamkę. Aha, strój kosztował trochę dużo chyba. 59 zł za samą górę. Trochę dużo, ale no jest ładny, więc będę miała już go w sumie na wakacje. Te kolejne na pewno. Kupiłam sobie też taką bandamkę beżową. Była tylko beżowa i czarna. Czarnej nie chciałam, bo mam w sumie czarny bakecik i stwierdziłam, że taka beżowa bandamka będzie przeurocza właśnie na słońce. Ją można sobie tak ubrać, żeby wiecie, chronić głowę od słońca, bo mają być tam upały. I czasami taka bandamka, czasami czapka. Także co? Ja teraz wszystko wpakowuję do tej walizki, bo tak jak widzicie, zrobiłam sobie na razie tutaj taką górę. Walizka jest pusta. Tutaj też tak mniej więcej przygotowałam sobie kosmetyki, ale muszę ten woreczek taki se... Właśnie nie wiem, czy ja mam ten woreczek. Te kosmetyki wsadzę w woreczek i jeszcze biorę taką nerkę. Ta nerka jest już stara, nie wiem, ona ma 3 lata chyba. Właśnie super na wyjazdy, podróżna ze mną na ciele, właśnie ją mam. Super, jest właśnie na telefon, dokumenty, wszystko przy sobie trzymam. Kupiłam ją na Dollskill, ale to już dawno, dawno temu. I co? I tyle. Dobra, wpakowuję to szybko do walizki, bo coraz mniej czasu już mi zostało, a jeszcze muszę zmontować dla was ten filmik i wszystko przygotować. Także zaraz wracam. No mniej więcej tak już mam ciuchy tutaj poukładane. Trochę mam mało topów, ale zaraz jakieś tam basicowe, białe i czarne powsadzam. Tutaj powoli przygotowuję kosmetyki i w ogóle zainwestowałam takie próbki, które bardzo mi się przydadzą. Tutaj na przykład maska do włosów, jakaś tam awokado, tu jakaś maska, takie wiecie, mini próbeczki, tutaj jakaś taka, wiecie, jakieś takie szampony w saszetkach, maski. Wziąłem jeszcze jedną maseczkę taką nawilżającą z prebiotykami, żeby sobie raz tak, wiecie, odżywić porządnie.
porządnie skórę. No i nie wiem, zaraz zobaczę jak się... Aha, w ogóle znalazłam woreczek strunowy. Zaraz zobaczę jak się tutaj zmieszczę z moimi kosmetykami. Biorę na pewno jeden olejek. Biorę na pewno do czyszczenia twarzy. Tutaj płyn micelarny. Wezmę sobie taki mini SPF na przykład na pierwszy dzień czy coś. A potem tam dokupimy jakiś mocniejszy, większy. Tutaj... Oj, ile kosmetyków. Jeszcze te kosmetyki dochodzą. Nie wiem, czy się z tym wszystkim zabiorę. Dlatego najwyżej jeden krem tutaj sobie do tego makaronika, do tego pudełeczka przepakuję. Chyba ten, zastanawiam się nad tym. To jest taki treściwy krem na noc z ceramidami i chciałabym go ze sobą wziąć, ale to pewnie kilka po prostu pompek przepakuję do tego, bo on jest dosyć taki spory. Tutaj mam jeszcze SPF 50, wodoodporny, mój ulubieniec. Naprawdę kocham ten krem z filtrem. Mam go tutaj połowę, myślę, że wystarczy. I aha, i taki tonik. W sumie na razie go 2 dni używałam, więc nie mogę zbytnio się na jego temat wypowiedzieć, ale bardzo fajnie nawilża skórę i wiecie, skóra nie jest po nim taka napięta i wysuszona, więc myślę, że na wakacjach spoko się sprawdzi, bo tam właśnie szczególnie po słońcu potrzebujemy tego nawilżenia. No tak jak widzicie, kochani, się już trochę ściemniło, dłużej mi z tym wszystkim zeszło niż planowałam, ale to zawsze tak jest. Nawet nie mogę sobie meczu w spokoju obejrzeć, a Anglia, Dania dzisiaj gra. Także no dosyć taki ciekawy mecz się zapowiada, ale ja na razie, wiecie, chcę tutaj wszystko dokończyć, są rzeczy ważne i ważniejsze i pokażę wam jak prezentuje się moja walizka, już jest gotowa, tylko jutro jeszcze będę musiała takie, wiecie, bieżące rzeczy powkładać, czyli prostownicę, torebusie. Moja torebusia taka typowa. Tam na miasto, żeby mieć takie tam. No i jeszcze się skusiłam na taką samą, tylko że beżową. Tutaj wzięłam tę gumę do ćwiczeń. Tutaj książeczka. Tutaj jakieś tam przekąski takie, bo ja jestem bezglutenowcem, się trochę martwię o siebie. Ale to tylko tak kilka, taki baton proteinowy, wiecie, żeby też trochę białka, jakieś tam orzechy. Tutaj jeszcze taka, przepraszam, że jest tak ciemno, ale nie mam tu sobie boksa nadal. Tu jest torba plażówka, taka na plażę. Tutaj jeszcze właśnie wejdą klapki, te fioletowe Adidasa i szczotka do włosów. I już w sumie to tyle. Jakieś tam buty do wody, takie wiecie rzeczy, to na szczęście moja mama do swojej walizki bierze, także ja tutaj nie marnuję miejsca na takie rzeczy. Ręczniki będą w hotelu, ale może weźmiemy sobie jeden taki malutki plażowy, to też do mamy walizki. Właśnie boję się o okulary, ale ja tak wiecie, wcisnęłam do środka. Wzięłam też taki stanik sportowy, żeby tam rano może coś tam porobić. Wzięłam też takie spodenki sportowe, także taki secik. No i tutaj, no co ja mam wam pokazywać? Ciuchy. Tu są w sumie wszędzie ciuchy. Tam jakieś gadki pod spodem. Tutaj jakieś kostiumy kąpielowe powciskałam. Tam są głównie bluzki, ale też jeansy są na dole i te kapelusiki. Tutaj tak na boki powsadzałam moje sandałki. Tutaj jakoś tak waciki. No wiecie, tak żeby jakoś fajnie to wszystko tutaj wcisnąć. I moi kochani, kosmetyczka moja. Mama mnie też z jakąś tam rzeczą poratowała jedną, bo ja, jeżeli chodzi o pielęgnację, to ja bym najchętniej wszystko wzięła do pielęgnacji, a jestem tutaj ograniczona, bo jak ja zawsze latam, to jest jeden woreczek na osobę i chyba teraz też tak będzie. Także no jeden woreczek na osobę, no ja co, wzięłam takie naprawdę podstawowe rzeczy do pielęgnacji. Tutaj spakowałam ten krem duży, co wam mówiłam. Wzięłam jedno serum tylko. Mam w ogóle takie fajne próbki, super one są, perfumów, także je będę wykorzystywać i będę się nimi psikać. Tam są te próbki, które wam już pokazywałam. To coś mi się nie mieści, ta kulka. Ale to jest za duże, ale jakoś to wcisnę. Jeszcze, ale to jutro jeszcze się będę tym malować, czyli ten krem z filtrem, tonik, podstawa. No tonik mu muszę wziąć. I jeszcze tutaj jutro wleci tusz. Ale to wiadomo, rano trzeba się ogarnąć. Wstanę sobie wcześniej. Dopiero o 9 wyjeżdżamy, jedziemy do Berlina i potem mamy Berlina lot. Aha! Jeszcze mam też kosmetyczkę takich suchych produktów, w sensie niepłynnych, bo tutaj to tylko te liquids muszą być, a tutaj te takie suche kosmetyki i biżuteria. Taka kolorowa, fajna, letnia. Uwielbiam taką biżuterię. Tutaj jakieś takie koraliki. Tam jeszcze jakaś taka złota biżuteria. No uwielbiam coś takiego latem nosić. To by było tyle. Leki jeszcze muszę swoje wziąć. Właśnie nie pamiętam, czy one tu muszą być, czy tutaj, ale no muszę. A tą nerkę podręczną sobie też już przygotowałam. Także jeszcze muszę pamiętać o takich bieżących rzeczach, które muszę spakować do walizki. I jeszcze ładowarkę. Koniecznie. Mam nadzieję, że wszystko zabiorę. Możecie mi napisać w komentarzu, co wy jeszcze zazwyczaj bierzecie, czego u mnie tutaj nie widzieliście.
Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam i że wiecie, nie będę czytała komentarzy i dopiero wtedy się okaże, że o, nie wziąłam tego i tamtego. Co, to chyba wszystko. Tylko mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Taki trochę chaotyczny vlog, ale to takie realistyczne pakowanie ze mną. Tak wygląda właśnie u mnie proces pakowania. Dajcie znać jak u was i jeżeli taki odcinek wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej. Może uda mi się nagrać vloga z wyjazdu. To pewnie będzie następnym filmem. I co, my widzimy się codziennie na Instagramie orbitka19 albo julusi.fit, na TikToku też orbitka19 i trzymajcie się moi drodzy, uważajcie na siebie, życzę wam miłego dnia i też dobranoc, bo ja zaraz lecę spać, także pa pa pa, buziaki.